15 czerwca w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej ostatnia premiera tego sezonu, czyli Amadeusz Petera Schaeffera w reżyserii Roberta Talarczyka. Burzliwe życie i niezwykła twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta, pokazane z punktu widzenia nadwornego kompozytora cesarza Austrii Józefa II, Antoniego Salieriego, w historii polskiego teatru zapisała się niezwykłą inscenizacją tej sztuki w warszawskim Teatrze na Woli w reżyserii Romana Polańskiego z Tadeuszem Łomnickim w roli Salieriego i reżyserem w roli Mozarta. Do historii światowego kina przeszedł film Formana oparty na scenariuszu będącym przeróbką tej sztuki. Teraz z legendarnym dramatem postanowił zmierzyć się Teatr Polski w Bielsku-Białej. W roli Salieriego występuje Witold Mazurkiewicz, zresztą bielszczanin, jeden z najwybitniejszych twórców teatru współczesnego, założyciel Teatru Prowizorium, w tej chwili dyrektor sceny kameralnej Teatru Rampa. Rzeczywiście w świadomości widzów wzorcem jest film Milosza Formana, natomiast trzeba pamiętać o tym, że najpierw powstał dramat, pisany dramat Petera Schaeffera i my opieramy się na tym dramacie. Jest to literalne przełożenie na scenę tego dramatu. To, że Witold Mazurkiewicz jest bielszczaninem, w wyborze obsady nie miało większego znaczenia, chociaż to bardzo miłe dla nas, że przyjeżdża tutaj nie tylko do pracy, ale również do mamy. Ale no długo szukałem osoby, która mogłaby zagrać Salieriego w taki sposób, jaki sobie wyobrażam. No i w pewnym momencie, kiedy znamy się z Witoldem Mazurkiewiczem od dłuższego czasu, kiedy rozmawialiśmy swego czasu, to nagle doznałem olśnienia i pomyślałem sobie, tak, to jest ten facet, który powinien Salieriego zagrać, bo zastanawiałem się również nad artystami naszego teatru, jeszcze innymi artystami gościnnymi, jakąś gwiazdą i w pewnym momencie doznałem takiej iluminacji. Mam nadzieję, że to była iluminacja słuszna, a nie fałszywa. Robert Talarczyk bardzo skądinąd mądrze dostrzega, że te problemy nie umarły w wieku XVIII. Być może nawet dzisiaj są dużo bardziej żywe. Myślę, że Mozartów mamy, jak i wtedy, niewielu, a Salierich ze swoimi problemami, ze swoimi ogromnymi kompleksami, ale i też takim bardzo ludzkim dążeniem artysty jednak do choćby próby bycia doskonałym, czyli próby dorównania tej boskiej maszynie, jaką w tym spektaklu jest Amadeusz. Dziś jest bardzo powszechne. Debiutujący wcześniej, również w moim spektaklu, mistrzem Małgorzata Story, kończący w tej chwili studia w Łodzi, w szkole teatralnej, Mateusz Znaniecki, będzie naszym Mozartem. To fajna postać, bo to taki chłopak, który jest jednostką, tworzy również, a on taki, ja nie wiem, jak będąc aktorem też się tworzy. I to jest taki ideał jakby, nie? Że być pośród tego całego artystycznego zgiełku jednostką, która robi sobie coś po swojemu i wychodzi. Więc no gdzieś na pewno tak czasami sobie o tym myślę i nie odrzucam, jakby jak kończy się próba, to Amadeuszu, do widzenia. Bo to jest, no to jest takie marzenie, tak mi się wydaje. Nie jego życie prywatne, bo to też zupełnie inne czasy wtedy były, jakby dla nas niektóre rzeczy są szokujące, ale na pewno nie prywatne, ale jeżeli artystycznie, no to jest takie marzenie, no żeby być właśnie tak. Nie da się być Amadeuszem już, ale może próbować być tak coś po swojemu robić. No i właśnie on tak chciał, po swojemu. I oczywiście nasza aktorka Jagoda Krzywicka, która zagra rolę Konstancji. Chcę być żywym człowiekiem, staram się przez siebie jako kobietę przepuścić takie lęki, takie strachy, jakie na razie wyczuwam w tych relacjach i tylko na tym się skupiam. I mnie jako człowieka to niesamowicie porusza. Ja przy próbach czytanych już miałam problem z artykułowaniem niektórych tekstów, dlatego że no, ten temat, w ogóle temat Amadeusza jest dla mnie jako człowieka tak przejmujący i bliski, że wierzę, że to się przeniesie na widownię. Barbara Ptak, która zechciała zaprojektować kostiumy do tego spektaklu, jedna z najwybitniejszych artystek pracujących, że tak powiem, w kostiumie w polskim teatrze i filmie, zaprojektowała
przepiękne, barokowe, kolorowe kostiumy. Może niektórzy, czy moi koledzy, czy moje koleżanki, nie wiem z jakich powodów, ale zawsze wszyscy wolą na jakąś skromność iść, a niekoniecznie skromność, bo ja tak podejrzewam cichutko, że to po prostu dużo łatwiej zrobić, czy wszystko na czarno, czy wszystko na szaro, czy jakoś. Ja raczej myślę o tym, co mogę pokazać i rzeczywiście ma pan rację, jesteśmy w epoce ogromnego bogactwa i ogromnej biedy równocześnie. Średnicy nie ma, więc myśmy się zatrzymywali na tej bogactwie. Ja się dobrze czuję w takich pałacach i wśród takich osób i chętnie to przedstawiam po swojemu. Ja nie widziałem przedstawienia Polańskiego, znam go tylko z relacji, z zdjęć. Ono istnieje w legendzie teatralnej, natomiast samego przedstawienia nie widziałem. Oczywiście film Formana widziałem wielokrotnie i uważam, że jest jeden z najwybitniejszych filmów, jaki w ogóle nakręcono. Myśmy szukali innych punktów ciężkości w tym przedstawieniu. Jeżeli widzowie, którzy znają film Formana i powiedzą, że to jest przedstawienie ciekawe, ale inne, no to będzie nasze zwycięstwo. Jeżeli ktoś powie, że to jest nieudolna kopia, no to niestety będziemy się czuli jak bohater naszego przedstawienia, czyli Antonio Salieri. Nie jestem przekonany, Witold Marcuszkiewicz i Mateusz Zaniecki, Jagoda Krzywicka. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że zrobili przepiękne role i myślę, że to będzie spektakl, wierzę w to głęboko, który się będzie cieszył dużym powodzeniem. Bielszczanie będą na ten spektakl chodzić, oglądać te przepiękne kostiumy, no ale przede wszystkim cudowną grę aktorską. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na premierę sztuki Amadeus Petera Schaeffera. Premiera odbędzie się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 15 czerwca o godzinie 19, 16 i 17 czerwca. Będziemy grali ten spektakl o 18. 16 to będzie szczególny dzień, ponieważ Polacy będą walczyć o ćwierćfinał, a Państwo będziecie mogli zobaczyć wielki pojedynek pomiędzy Antonio Salierim i Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem na naszej scenie. Kolejny spektakl 23 i 20 czerwca, Teatr Polski, Bielsko-Biała, godzina 19. Amadeus, Peter Schaeffer, zapraszam serdecznie.